Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was dosłownie ze świeżutkim pudełeczkiem Big Glossy, które dopiero co zawitało do moich drzwi. Dosłownie chwileczkę temu przyszedł do mnie kurier i ja postanowiłam, że akurat w tym miesiącu nagram dla Was ten open box. Właśnie dlatego, że chciałabym zrobić też sama sobie taki niespodziankowy open box, czyli po prostu ja nie zaglądam do tego kompletnie, nie wiem co tam jest, przed chwilą to dopiero wyciągnęłam z tego takiego kartonowego opakowania. No i wyciągnęłam taką zimową wersję pudełeczka Big Glossy, która ma takie śnieżynki i bardzo mi się podoba. Jestem zatem ciekawa, co znajduje się w środku. Jeżeli Wy również jesteście ciekawe, to koniecznie zostańcie ze mną dalej. Słuchajcie, na dowód tego, że kompletnie nie otwierałam tej paczki, muszę Wam pokazać, że jest to całkowicie wszystko zawiązane i widać tylko i wyłącznie te ulotki. I tutaj pierwsza rzecz, którą wyciągamy, to jest ta broszurka, w której później możemy zobaczyć, jakie produkty są i w jakich cenach. Więc to odkładam, żeby zobaczyć potem. No i reszta rzeczy to są typowo różne kupony rabatowe, które sobie warto przejrzeć. Bo na przykład tutaj mamy bardzo fajną zniżkę i akurat to jest zniżka 20% do sklepu online Golden Rose. No i tutaj możemy sobie właśnie zakupić fajne produkty, między innymi rzecz, która jest moją ulubioną z Golden Rose, czyli baza rozświetlająca, która jest naprawdę super. Także to są te kupony ulotkowe. No i tutaj Wam pokażę, że właśnie mam zapieczętowane, zawiązane kokardką, bardzo ładnie to wygląda. I bardzo fajnie, że jest to właśnie szara kokardka, a nie różowa, troszeczkę inaczej niż zawsze. No i już Wam pokazuję, co znajduje się w środku. Pudełeczko w całości wygląda tak. Jest dość dużo produktów pełnowymiarowych, więc to jest naprawdę bardzo fajne. I pierwsza rzecz, którą wyciągnę, to będzie ta próbeczka tego zapachu z marka Jacobsa, która się nazywa Divine Decadence. Ja jestem ciekawa bardzo, jak ten perfum pachnie. Czekajcie, zobaczę. Nic szałowego, powiem Wam. W ogóle nie mój typ zapachu, jest za bardzo kwiatowy i za bardzo mało charakterystyczny, więc to nie jest zapach dla mnie. No ale fajnie, że jest próbka, bo można dzięki temu sobie zobaczyć, jeżeli komuś by się spodobało, to właśnie nie musi najpierw kupować pełnowymiarowego. Następnie mamy tutaj takie próbeczki w takim fajnym opakowaniu z Uriage. Ja jeszcze mam próbki, które ostatnio były w którymś Big Glossy. Bardzo fajnie, że to wsadzili do takiej portmonetki, można powiedzieć. I tutaj ta jedna próbka to jest Anti-Redness Mask, czyli jest to maseczka przeciwko zaczerwienieniom na twarzy. I to jest ta mała wersja. I tutaj ten drugi produkt wygląda jak jakieś serum. Insulating Repairing Hand Cream. Czyli jest to po prostu krem do rąk, taka próbeczka. Powiem Wam tak, fajnie kiedy z takich droższych firm rzeczy są właśnie jako próbki, ze względu na to, że po prostu można sobie to wytestować najpierw, zobaczyć jak to się będzie sprawdzało, jak skóra będzie reagowała i słuchajcie, dopiero potem ewentualnie się zdecydować na zakup lub na to, by nie kupować takiego produktu. Jeżeli chodzi o te produkty z Uriage, to może zajrzę do tej broszurki i Wam powiem co nieco, gdzie to jest. Jest regenerująco ochronny krem do rąk, cena pełnego wymiaru to 27,90, pełnowymiarowy produkt ma 50 ml i jest to krem regenerujący zniszczoną skórę dłoni, czyli coś idealnego, słuchajcie, na zimę właśnie, kiedy te nasze dłonie bardzo szybko ulegają przesuszeniu. Jeżeli zaś chodzi o ten perfum marka Jacobsa Decadence Divine, to on kosztuje w pełnym wymiarze 30 ml 260 zł. No i tutaj informacja jest taka, że on ma być takim symbolem przepychu i uznania na całym świecie. Także słuchajcie, no nie wiem, mi się nie kojarzy ani z przepychem, ani z uznaniem, także nie wiem, ale może ktoś znajdzie akurat zainteresowanie tym produktem. Kolejna rzecz jest to ujędrniające serum z firmy Mokosz. Ja posiadam olejki z tej firmy i jestem z nich bardzo zadowolona, używam ich na bieżąco. Jeżeli chodzi o te serum, no to akurat to jest również produkt pełnowymiarowy, on występuje w takiej właśnie małej wersji, 12 ml. I te serum w tym wymiarze kosztuje 69 zł, także myślę, że jak za serum, wiecie, serum to jest coś, co jest bardzo skoncentrowane, więc to nie ma co się sugerować, że jest to mała buteleczka, bo może na dość sporo czasu wystarczyć, sama wiem na ile mi starczają olejki. Zawiera olejki arganowy, olej z wiesiołka, ze słodkich migdałów, opuncji figowej, pomarańczy, czyli też coś, co przywróci naszej skórze taką promienistość, takie ożywienie.
Więc ja na pewno będę ten produkt używała, dlatego że używam też innych produktów tej firmy i jestem z nich bardzo zadowolona. Nie jest on najtańszy, ale myślę, że jeżeli rzeczywiście by niósł naszej skórze takie fajne ukojenie, nawilżenie i gdybyście Wy jako wiecie, użytkowniczki były zadowolone, to myślę, że to też nie jest jakaś zaporowa cena, bo myślę, że wiele z nas jest w stanie za coś zapłacić, jeżeli to na nas działa, a ta cena, wydaje mi się, że jak produkt by nam posłużył na troszeczkę dłużej, nie jest aż taka zaporowa. Dobra, następna rzecz to jest magiczna mini magiczna jednominutowa ampułka z Pantene i ona wygląda tak. Jest to również produkt pełnowymiarowy. Powiem Wam, że tutaj jest informacja o tym, że w tę magiczną jedną minutę ampułki mają cudownie odbudować głębokie uszkodzenia naszych włosów, przywrócić im nawilżenie, zdrowie i intensywną kurację nawilżającą. Ja ogólnie nie wierzę, szczerze powiedziawszy, w takie cuda. Myślę, że włosy, żeby się odbudować, po prostu muszą odrosnąć i być nieatakowane przez różnego rodzaju czynniki, takie jak chociażby farbowanie włosów. Ja sama widzę po moich włosach, że odkąd od pół roku nie byłam u fryzjera, tak wiem, po moich końcówkach to widać, ale od góry te włosy się naprawdę odbudowały i naprawdę stały się w o wiele lepszej kondycji. I nie dzięki różnego rodzaju ampułkom, maskom i odżywkom, tylko właśnie dzięki temu, żeby po prostu dać im spokój. Także no, tutaj może wytestuję, zobaczę, może rzeczywiście ta ampułka działa, jakieś magiczne cuda. Cena takiej ampułki 15 ml to 4,99. Dobra, lecimy dalej, bo widzę, że tutaj są bardzo fajne rzeczy. Jest to serum pod oczy i teraz tak, to co ja tutaj mam, to jest chyba produkt również tak, produkt pełnowymiarowy. Jest to rewitalizujący serum pod oczy, który wygładza zmarszczki i kurze łapki. Bardzo fajnie, że jest coś takiego, to jest firma AUB i on kosztuje 49,99. Powiem Wam, że mi się właśnie skończyły wszelkiego rodzaju kremy, które miałam, jeżeli chodzi o właśnie pod oczy. I bardzo fajnie, że jest taki produkt. Powiem Wam, że on nie jest taki wcale mały, bo on wygląda w ten sposób. Jeżeli będzie dość skoncentrowany, to myślę, że może się mi nawet sprawdzić, bo ja lubię takie, wiecie, produkty, które są takie bogate, treściwe, takie po prostu konkretne. I już widzę, że on jest taki właśnie bardzo skoncentrowany, więc bardzo fajnie, że tego typu produkt jest. Tutaj informację mamy taką, słuchajcie, że produkt ten ma nam poprawić grubość naskórka, zapobiegać wiotczeniu skóry oraz zmarszczkom. No i ma stymulować naturalną syntezę kolagenu, który jest odpowiedzialny za właściwą strukturę skóry. Więc ja bardzo chętnie ten produkt wytestuję i bardzo fajnie, że jest on właśnie w takim pełnym wymiarze, ze względu na to, że myślę, że takie produkty jak właśnie kremy pod oczy, to są rzeczy, które musimy postosować przez dłuższą ilość czasu, żeby móc nabrać na ich temat właśnie takiej, wiecie, konkretnej opinii. Lecimy dalej. Kolejna rzecz jest to szwarckopówka To Be puder dodający objętości włosów. On ma 10 gram właśnie, to jest pełen wymiar i on kosztuje normalnie 18,99. Powiem Wam, że po prostu tutaj też biglosy się wstrzeliło w moje potrzeby, ponieważ mi on się niedawno skończył, a też go miałam z któregoś poprzedniego biglosy. Jestem z niego mega zadowolona, na początku się bardzo nie lubiłam z tym produktem, bo strasznie mi sklejał włosy. Ale teraz aktualnie jestem z niego bardzo zadowolona, nauczyłam się go stosować i powiem Wam szczerze, że bardzo właśnie fajnie. Jak chcecie sobie zrobić taką fryzurę, która wymaga właśnie objętości, albo chcecie sobie po prostu podnieść troszeczkę włosy od nasady, bo macie z natury bardziej takie ochlapłe, to tego typu produkt właśnie używany oczywiście w, wiecie, umiarze, bo jak użyjecie za dużo, to będziecie mieć siwe włosy, ale jak użyjecie go w umiarze, to będziecie bardzo zadowolone i te włosy naprawdę będą się Wam fajnie trzymały, odbite od nasady, także jest to naprawdę bardzo fajny produkt i bardzo się cieszę, że on jest też w pudełeczku. No i ostatnia rzecz to jest Life Pastel Spray. Ja mam akurat w kolorze Pastel Apricot, czyli dość taki nietrafiony jak dla mnie kolor. Słuchajcie, to przypuszczam, że jest spray, który ma na celu nam troszeczkę, wiecie, pofarbować nasze włosy. Tak mi się wydaje. Wolałabym jakiś różowy albo też może niebieski, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało, także może oddam go moim siostrom, tak żeby mogły się tym pobawić, żeby mogły zobaczyć jak tego typu produkt się będzie sprawdzał. No i cena właśnie takiego pełnego wymiaru, takiego sprayu do włosów ma cenę 20,99. No jest fajny, jeżeli chcecie na przykład na Sylwestra nadchodzącego sobie coś pokombinować z włosami, a nie chcecie ich farbować,
to myślę, że tego typu produkt będzie właśnie bardzo czymś po prostu fajnym, ciekawym. Dobra, tak by się prezentowało całe pudełeczko Big Glossy. Dajcie mi koniecznie znać, czy zawartość Wam się podobała, bo mi się szczerze naprawdę bardzo podoba to, co tutaj teraz jest, bo są to naprawdę fajne, konkretne produkty. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie znać, czy lubicie w ogóle tego typu open boxy, czy chcecie je również w przyszłym roku. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa! But I don't really want...